Jeżeli to będzie pasterze, grając z Gościem dzieciom też ku narizie, chwała na
cicho, dzieciąteczko. Nie płacz już, nie płacz już. Twoja matka cię utuli. O tu! Pastosie? Dzień Bożego, napatrzcie wszystkie dzieci do stajenki Jezusowej, gdzie gwiazdeczka świeci. Malusieńki, Zbawicielu nasz, przyszły dzieci do stajenki, Ty ich dobrze znasz. Dzieci Twoje, małe Jezu, podarków nie mają, serca swoje Ci przynoszą, przy żłobku składają. To właśnie tego wieczoru, gdy zimnym śniegiem wiatr dmucha, serca złamane i smutne po cichu zlepuje otucha. To właśnie tego wieczoru zło ze wstydu umiera, widząc jak silna i piękna jest miłość, gdy pięści rozwiera. To właśnie tego wieczoru podaszam kojanta, Bóg się rodzi w sobie. Przerodził się na całe następne roki późniejsze.
A więc życzę wam wszystkim tego, abyśmy cały następny rok byli uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi, zdrowi, żebyśmy zawsze siadali w tak miłym gronie i w waszym później domowym, bo spotykamy się tutaj w święta takie rodzinne. I myślę, że w domu spędzamy ze swoją rodziną, z tymi najbliższymi, ale tu w szkole, kiedy jesteśmy, jest to nasz taki drugi dom, w którym spędzamy bardzo dużo czasu i też tworzymy taką jedną wielką rodzinę. I życzę wam wszystkim jeszcze raz po prostu szczęścia. Przekażcie waszym rodzinom najbliższym również wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń, bo one są bardzo ważne. One nam dają jakiś cel i pozwalają dążyć do osiągania różnych sukcesów i planów, jakie mamy w przyszłości. Oczywiście, jak zawsze, bardzo serdecznie witam naszych przyjaciół. Witam panią Małgorzatę Szymowską, pana Jarosława Gęborysa, przedstawicieli rodziców, na których zawsze możemy liczyć, którzy zawsze z nami są w telewizji. No i was wszystkich. Teraz mam opłatek, chciałabym złożyć. Proszę bardzo, i złożyć wam wszystkim. Proszę, jeden opłatek. Proszę. Składałam, a więc wszystkiego jeszcze raz najlepszego.